Cześć, witajcie. Grudzień już praktycznie za rogiem. Świąteczne przygotowania i zakupy wchodzą w decydującą fazę, a osoby, które od tak wielu miesięcy czekały na świąteczne przeboje w radiu, wreszcie będą mogły dać upust swoim pragnieniom i słuchać na zmianę świątecznych klasyków od Wham, Mariah Carey i Michaela Bublé. A co powiecie, gdyby do tej listy przedświątecznych przyjemności dodać jeszcze takie skromne 24 dobre uczynki, które poprawią humor nie tylko wam, ale także ludziom w waszym otoczeniu? Jesteście za? No to lecimy z tym odcinkiem. Pamiętam, jak w dzieciństwie przygotowania do świąt nie mogły się obejść bez jednego bardzo istotnego elementu, jakim był, jakżeby inaczej, kalendarz adwentowy. Co prawda w dniu dzisiejszym, kiedy jesteśmy już dorośli i możemy sobie kupić takie ilości czekolady, jakie tylko chcemy, nie do końca on już spełnia swoją funkcję. Niemniej myślę, że w dalszym ciągu może być bardzo ciekawą metaforą dla tych 24 fajnych zachowań, które z pewnością są w stanie osłodzić nam grudzień. To lecimy. Ustąp miejsca w autobusie albo w tramwaju osobie, która tego naprawdę potrzebuje. Bądźmy mili dla telemarketerów, którzy do nas dzwonią. Przecież to tylko ich praca, oni też chcą jakoś zarobić na życie. Pomóżmy mamie albo babci w przygotowaniu i pieczeniu świątecznych ciast i potraw. Podziel się wiedzą lub umiejętnościami z osobami, które tego potrzebują. Na przykład kolegami z pracy, rodzeństwem czy przyjaciółmi. Masz ulubionych twórców internetowych, których obserwujesz albo których prace cię inspirują? Napisz im o tym. Skomplementuj 3 różne osoby tego samego dnia. Uśmiechnij się do jakiejś obcej osoby. Przytrzymaj dla kogoś drzwi wejściowe. Dołącz do akcji Szlachetna Paczka i pomóż umilić święta potrzebującej rodzinie. Na pewno wśród twoich znajomych jest ktoś, kto organizuje paczkę w tym roku. Dołącz do nich. Jeśli tylko możesz, to oddaj krew. Zarejestruj się jako potencjalny dawca szpiku na stronie dkms.pl. Wystarczy, że tam wejdziesz i wypełnisz wniosek online. Ubrania, których nie nosisz, oddaj potrzebującym, a stare koce i ręczniki możesz w każdej chwili zawieźć do schroniska. Wesprzyj dowolnie wybraną przez siebie akcję charytatywną. Wystarczy, że na przykład wejdziesz na stronę siepomaga.pl, wybierzesz którąś z tamtejszych zbiórek i przekażesz na jej rzecz obojętnie jaką kwotę. Tam naprawdę liczy się każda złotówka. Wznieś się ponad własną dumę i wyciągnij rękę na zgodę do osoby, z którą masz jakiś konflikt. Pokaż jej, że ci zależy. Powstrzymaj się od oceniania innych osób, nawet jeśli robisz to tylko we własnej głowie. Zaskocz swoich sąsiadów jakimś drobnym, ale pozytywnym upominkiem na święta. Nie znasz ich? No to nawet lepiej. Napisz i wyślij każdemu ze swoich najbliższych spersonalizowane życzenia świąteczne. Albo jeszcze lepiej, podnieś telefon i poświęć chwilę, żeby zadzwonić do każdego z nich i porozmawiać przez kilka minut. W sklepie, kiedy stoisz w kolejce, przepuść przed siebie osobę, która ma jedną rzecz, kiedy ty masz cały koszyk. Pożartuj albo porozmawiaj chwilę z panią, która cię obsługuje na kasie. Jeżeli masz chwilę wolnego czasu, spróbuj znaleźć w twojej okolicy fundację, której potrzebna jest pomoc na dłoń. Możesz ich wesprzeć na przykład jako kierowca, osoba od pomocy prawnej, czy może osoba pozyskująca fundusze. Naprawdę każda para rąk jest na wagę złota. Spędź święta z najbliższymi offline, to znaczy odłóż telefon gdzieś wysoko na półkę i zupełnie nie przejmuj się update'ami z Facebooka czy Instagrama. Niech twoja rodzina naprawdę poczuje twoją obecność. Nie wstydź się powiedzieć kocham swoim najbliższym. Nawet jeżeli na co dzień to słowo tak ciężko i trudno i tak krępująco przechodzi nam przez gardło, to święta są najlepszą okazją, żeby się w tym przełamać. To by było na tyle, jeżeli chodzi o moje propozycje zachowań, które powinny osłodzić i umilić ten przedświąteczny okres. Oczywiście ich lista jest nieskończenie długa. Ja jestem bardzo ciekaw waszych propozycji, o których koniecznie piszcie w komentarzach, a w międzyczasie też lajkujcie i szerujcie ten filmik. Niech jak najwięcej ludzi razem z nami właśnie w ten sposób przygotuje się do świąt. No i oczywiście subskrybujcie ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Na razie. To teraz można już bez skrępowania zajadać czekoladkami z kalendarza adwentowego. Smacznego!